Raz, dwa, test, test. Według 11 tysięcy osób, Vesemir to jest najlepsza postać w grze. A ja się z tym nie zgadzam, dlatego jako dorosły mężczyzna, kiedy nie zgadzam się z wyborem moich widzów, co się robi? Nagrywa się o tym odcinek. Także dzisiaj ja wybiorę najlepszą postać z Wiedźmina 3. Od miesiąca robiłem quiz na kanale i najlepsza postać została wybrana jako Vesemir. Natomiast jeżeli też się z tym nie zgadzacie i chcecie sobie samemu wybrać najlepszą postać z Wiedźmina, no to pierwszy link w opisie to będzie link do tego quizu, gdzie możecie sobie go rozwiązywać razem ze mną. Tak, jako dorosły mężczyzna właśnie nie zgadzam się z tą opcją, więc o 6:33 muszę nagrać o tym odcinek, bo mnie rozniesie. No więc co, prosta piła, najlepsza postać z Wiedźmina 3. Talar, Lugo Strzelony, no to tutaj myślę, że bez dwóch zdań... No to myślę, że tutaj akurat bez żadnego większego zaskoczenia Talarek przechodzi dalej, Lugo Strzelony żegnamy. Geraden i Keira Met. No ten chłop to za dużą rolę w Wiedźminie 3 to nie odgrywa, tak szczerze mówiąc. No niby jest ciekawą w miarę postacią, bo jest to łowca czarownic, ale taki no lepszy powiedzmy, całkiem spoko on jest. No ale Keira Met jest dość dobrze napisaną postacią, także Keira. I odgrywa dość dużą rolę w Wiedźminie 3. No i Detlaf i Hordbor Sodi, no to bez dwóch zdań Detlafik. Mistrz Kazimir i Shani. Ja jakoś tak Shani nie lubię, szczególnie w Wiedźminie 3. Jakoś tak mega nie odgrywa ważnej roli, ani nie jest jakoś turbo ciekawa. No ale Kazimir to on tam jest tylko na chwilę, ale z drugiej strony się wysadza. Ktoś mu żonę wydupcył. Ale chyba wezmę Shani. Shani. Jak to ludzie zawsze pisali w komentarzach, Kasimira nie wydupcyć. Hjalmar albo Lambert. No to myślę, że Lambert. Całkiem. Jak najbardziej. Dijkstra albo Oriana. No i tutaj, no Dijkstra. Dijkstra jest dużo ciekawszą postacią Oriana. No, znaczy Oriana też jest ciekawą postacią, ale... No tak stricte się skupiam na Wiedźminie 3. No ale to i tak chyba wolę Dijkstra. Także Dijkstra. Morgvar albo Ves, no to tutaj Ves, też ma jakiś tam ciekawy wątek Wiedźmaku, no i tutaj jest mocne zestawienie, Jaskier i Vivienne, no ja uwielbiam postać Vivienne, nie będę ukrywać, uważam ją za bardzo dobrze napisaną, ciekawą, mamy fajną misję, fajne smaczki z tej misji, swoją drogą cały odcinek znajdziecie teraz, wyskakuje wam w prawym górnym rogu, tutaj, możecie sobie kliknąć, no ale chyba Jaskier. Jaskier to jest legendarna postać. Myślę, że Jaskier. Zawsze cię wkurzy. Zawsze jak coś robisz, to on jest taki psychlast. Podoba mi się to. Najlepsza postać z Wiedźmina no to Ciri, wiadomo, Quinto bez podjazdu. Iris for Everest albo Damien de la Tour. No i szczerze mówiąc, Damien jest ok, w porządku, lubię gościa. Ale szczerze mówiąc, no, wydaje mi się, że Iris jest dużo lepiej napisaną postacią. Także weźmiemy sobie Iris. Eskel albo Ewald Borsodi. No Ewald Borsodi to też jest fajna postać, bo ona tutaj mamy wątek zemsty. No i na końcu jest zadyma z tym Ewaldem Borsodi. I on też nas śledzi delikatnie. Nagrałem kilka ciekawostek o tym, kilka shortsów. No ale wydaje mi się, że Eskel. No Eskel, dużo bardziej lubię Eskela jednak. Gulim? Już zapomniałem jak to się to czyta. Gulim chyba. Oraz Witold for Everett. No Witold to jest klasyka. On zawsze jakiś śmieszny komentarz rzuci. Zawsze lubiłem tą postać. Gulin też jest fajną postacią, aczkolwiek no wydaje mi się, że Witold jakoś tak większą sympatię u mnie budzi. Także wybierzemy sobie... Hoho, Witolda. Leto Vesemir. No Leto jest fajną postacią. Jest to taki nietypowy Wiedźmin. No ale Vesemir... No Vesemir, trzeba Vesemirka wybrać. Yennefer czy Dudu? Dudu też jest fajną postacią, on gdzieś tam jest tym zmiennokształtnym ziomkiem, Dopplerem. No ale generalnie no Yennefer, bierzemy Yennefer. Emhyr oraz Evelyn Gallo. No to jest ta laska, która w serc kamienia może się z nami włamywać. W miarę ciekawa postać, natomiast no, myślę do Emhyra nie ma podjazdu.
No i pan Lusterko, Filipa Eichardt, no to bez dwóch zdań. Pan Lusterko, chociaż Filipa też uważam jest dość ciekawą postacią, gdzieś tam się zamienia w tego ptaka i tak dalej. Zoltan i starszy szeregowy Wacław. No, Zoltanik, Zoltanik. Może jakby tu był młodszy podwodny Kleiner, to jeszcze bym się zastanowił. Regis czy Tasak? No to tutaj bez dwóch zdań Regisik. Legendarna postać. Vernon Ross czy Caleb Menge? No Vernon. Król żebraków Eredin. No szczerze mówiąc, ja to w ogóle nie lubię tego Eredina. Jakoś taką. Nie chodzi mi o to, że nie lubię jakby tej postaci, tylko. No bo jest to jakby postać, z którą walczymy, także generalnie ją nie powinieneś lubić. Natomiast po prostu nie lubię Eredina, bo. Nie wiem, jakoś taki dziwną postacią mi się wydaje. Tych dziwnie wygląda. No ale Król Żebraków to on praktycznie tu roli nie odgrywa. W Wiedźminie 3, no także Eredin. Krahan, Krayt, Radowid piąty srogi. No i tutaj bym, kurde, ja lubię Radowida piątego srogiego. Uważam, że to jest mega tajemnicza, fajna postać. No krachy w Wiedźminie 3 generalnie posysa. Także wybieram Radowida. Oj, 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 ale będzie hejt. Ceryzan, Krayt i siostry Varathre. No to Ceres, chociaż te siostry też fajną mają misję. No to jednak Ceres fajna, fajny ten wątek. Priscilla czy Olgierd for Everett? No i tutaj niestety Priscilla musi powiedzieć papa. W Wiedźminie 3 ona nic tam nie robi. A Olgierdzik? No z Olgierdzikiem to mamy całą fabułkę. Powoli zaczynamy lubić tą postać. Po części ją też nienawidzimy, no bo jednak tutaj ten pakt z panem Lusterka został podpisany i ona się stała taka zła. No ale no wybieram tutaj Olgierda. Jest bardzo ciekawą postacią Olgierd. Avalach czy Barnaba? No jednak z Avalachem podróżujemy po światach, zwiedzamy troszeczkę. No a Barnaba? No a Barnaba to w Gwinta można pograć i takiego Tour de Corvo Bianco to nikt nam nie zrobi jak Barnaba. No ale wybieram chyba Avalach. Chyba Avalach. Avalacha wybierzemy. Skurwiel Junior albo Czarny Pies i Kot. No tutaj Czarny Pies i Kot to są w porządku postacie, bo one są takie tajemnicze, jakieś niespotykane w tym świecie. Takie dość oryginalne mam wrażenie. Skurwiel Junior, no to skurwiel jakich mało na tym świecie też jakoś się wyróżnia. Jest to tak zwany skurwibąk, skurwisyn. No to chyba wezmę generalnie skurwiela Juniora. Z nim jest jakaś tam fajna zadyma. Pies i Kot są tylko na chwilę i potem o nich zapominasz. Myszowór czy Triss Merigold? No proszę, jak się tu uśmiecha. Czerwonowłosa. Samica. Geatan, nie wiem jak to się czyta w sumie. Czy Syjana, no. Ten Wiedźmin jest mega fajny. Więc postanowiłeś wyrżnąć całą wieś. Mega fajny. Z nim mamy super misję. Wyrżnąć całą wieś. No ale Syjana to jest. Wszystko jest u Syjany. Można ją kochać, lubić. Można nawet z nią zadymić tam w chmurach razem. No także chyba Syjana. Na końcu może być plot twist, masz różne zakończenia wątku głównego krwi i wino, no także Sejana myślę przechodzi dalej. Palmerin czy Reynald? Reynald to jest w ogóle super postać według mnie. No i to tak fajnie napisali, że to się wszystko przynajmniej dla mnie składa w jakąś taką całość z tym Netflixowym uniwersum. Także naprawdę, naprawdę fajna. A Palmerin? No Palmerin to klasyczka. Tak patrząc tylko na Wiedźmina 3, no to i tak chyba wybierę Palmerina. Tak, Palmerin. No i tutaj Fringilla Viggo albo szeregowy Kleiner. Fringilla Viggo w Wiedźminie 3 robi nic, także szeregowy Kleiner to jest bestia tak zwana, bestia. Żebyś się nie zesrał. Udalric czy Ilmerith, czy jak cokolwiek się czyta to. No kurde, ten Ilmerith to jest też fajna postać, możemy z nim walczyć później, nawet chyba musimy? Nie, chyba nie musimy z nim walczyć. To jest chyba pomijalny wątek. Nie, no chyba musimy z nim walczyć. Tam przecież z paniami lasu też walczymy, także nie, no to jest chyba obowiązkowe. A Udalric jest to ciekawa misja, jest to mroczna misja. Możemy już zauważyć na stypie, jak umarł król, że ten Udalric coś jest z nim nie tak. On tam gdzieś tam gada jakieś głupoty, jakieś przepowiednie nam rzuca. Także wydaje mi się, że ten Udalric jest taką ciekawszą postacią. I Merifa to spotykamy 3 razy i tyle. Gaels czy Ukryty? No tutaj Gaels to jest. On ciekawy też jest, ciekawa to jest też postać. No ale Ukryty, chłopy. Ukryty to jest szef.
Tak, zbiera ukrytego. Zdecydowanie tak. Anna Herietta i Krwawy Baron, o to bardzo ciężki wybór. Bo Anna Herietta jest też fajną postacią, wiele ludzi to wkurza, ta postać, bo czytam komentarze. No jest taka księżniczka i tak dalej, ale lubię tą postać Anny Herietty. Przez takie też właśnie głupawa czasem jest. No ale Krwawy Baron, no Krwawy Baron to jest absolutna legenda. Tak, zbierzemy sobie Krwawego Barona. Dijkstra czy Detlef, 1/16, ciężki wybór, bo Detlef to jest świetna postać, absolutnie przepiękna postać, przepyszna, jeżeli chodzi o fabułkę. Mamy tu zwroty akcji, szukamy co się dzieje, ale Dijkstra to jest klasyka. Chłop ma taki piękny sarkazm w każdej ze swoich wypowiedzi, że za każdym razem, kiedy spotykałem tą postać, to miałem ochotę tam wrócić, jeszcze zamienić 3 słowa. Także no ciężki wybór, bardzo ciężki wybór. No fabularnie Detlef, śmieszności Dijkstra, a jakbym miał wybrać na przykład, z którą postacią bym chciał jeszcze raz zagrać, albo zobaczyć kontynuację wątku, to bym wybrał Dijkstrę. To wybieram Dijkstrę. Vernon Nosz i Radowid Piąty Srogi, no tutaj też bardzo ciężki wybór. Tak samo, Vernon Nosz fajna postać, Radowid natomiast fabułką wydaje mi się dużo, dużo ciekawszy, dużo taki mroczniejszy. Natomiast jakbym miał zobaczyć kontynuację którejś z tych postaci, jeszcze dalsze wątki, no to kurde, w sumie nie wiem, chyba Vernon, no za Temerię, no dobra, za Temerię. Za Temerię, Sianna kontra Wes. No to wydaje mi się, że Sianna jest dużo, dużo lepiej napisaną postacią, jeżeli Wes oczywiście w Wiedźminie 3. To Wes to za dużo nic nie robi, ale też jest fajna. Lubię Wes. Aczkolwiek no Sianna za jakby całą tą rozbudowaną fabułę. Avalanche czy Lambert? Tutaj wydaje mi się, że no Lambert. Co tu będę się rozwodził? Ciri, Emhyr? No Ciri. Udarryk versus Palmerin, no i szczerze mówiąc biorę tu chyba Udarryka. Strasznie lubię tą misję udarrykową. Palmerin też jest świetną postacią, ale z tego co pamiętam, on tam gdzieś później w tej kontynuacji Krwi i Wina w ogóle nie mamy z nim kontaktu już chyba, nie? Tak mi się wydaje, że dalej tam kontynuujemy z tym Regisem, a Palmerina gdzieś zostawiamy w tyle. Więc także nie odgrywa jakiejś turbo kluczowej roli. Udarryk niby też, ale wydaje mi się Udarryk lepiej napisaną postacią. Udarryk. Witold versus Olgierd. To jest starcie tytanów, bo jednocześnie jakbym miał wybierać, którą postać bardziej lubię, no to wiadomo, że Witolda. Natomiast jeżeli miałbym wybierać, która postać jest napisana lepiej, no to powiedziałbym, że Olgierda. Ciężki wybór, bardzo ciężki. 5 hours later. No ale no, Olgierd odgrywa tutaj dużo, dużo większą rolę, ale też chyba nie powinniśmy patrzeć na wielkość ról, jakie odgrywają w Wiedźminie, bo w takim wypadku to wiadomo, kto wygra. Także wydaje mi się, że jakbym miał wybierać lepszą postać, wybrałbym Witolda. Chciałbym zobaczyć kontynuację Witolda. Jaskier versus Iris, no to bierzemy oczywiście Jaskra. Krwawy Baron versus Ukryty, też bardzo ciężkie zestawienie. Wydaje mi się, że Ukryty jest bardzo ciekawy, aczkolwiek Krwawy Baron, legenda Wiedźmina 3. W ogóle ten wątek z Krwawym Baronem możemy w ogóle pominąć na samym początku i wtedy bardzo dużo się pozmienia w gierce. Pewnie nagram o tym odcinek, bo to jest mega, mega, mega ciekawe. Mega dużo dialogów się zmieni i będzie jakaś ukryta misja w ogóle. Także jeżeli się pominie ten wątek baronowy, to chyba biorę Barona. Ukryty jest fajny, ale fajny jest dlatego, że on jest na chwilę. Także wybierzemy sobie Krwawego Barona. Eredin czy Vesemir? No wiadomo, z Vesemirek. Szeregowy Kleiner, Triss Merigold. Ciężkie zestawienie. No ale no Triss Merigold. No ciężko wybrać Szeregowego Kleinera, wydaje mi się. On występuje tylko na chwilę w legendarnej już misji. Ale no Triss Merigold. Triss Merigold to jednak jest dla mnie przynajmniej lepsza postać. To się chłopaki w koszarach uśmieją. Keira Metz i Shani. No szczerze mówiąc biorę Keira Metz. Jakoś ta Shani w tym Wiedźminie 3 szału nie robi. Uważam, że Keira Metz dużo, dużo lepsza w Wiedźminie 3. Regis Cerys, bez dwóch zadań bierzemy Regisa. No i Eskel Pan Lusterko. Ja wiem, kto to jest kandydatem w moim wykonaniu na zwycięzcę, tak że bierzemy tutaj Pana Lusterko. No Eskel, fajna postać, aczkolwiek dużo bardziej lubię Lamberta od Eskela, tak szczerze mówiąc, także Pan Lusterko. Wiel Junior Zoltan, no to bez dwóch zdań Zoltanik. Yennefer czy Talar, no to nawet bez zastanowienia, nawet Yennefer, wydupsamy. No i finał już tak zwany chyba jest. Niestety. Talar versus Dijkstra. Ciężki wybór. Wydaje mi się, że Talar tylko ze względu na to, że Dijkstra, ale nie no, Dijkstra, lepsza postać, najlepsza postać. Dijkstra.
Distress, czy na koniec ten chłop, każdy, kto to tam przechodził Wiedźmina, czy wiemy co Distra robi na końcu i właśnie może za to on zasługuje na to, żeby przejść dalej, bo on jest na tyle ciekawą postacią, że jeszcze właśnie na końcu robi nam to, co robi, w imię jakiejś idei, wszystko się trzyma kupy, no ale Talarek to jest klasyka z poprzednich też części, no ale no Distra. Wydaje mi się, że Distra w Wiedźminie 3 jest lepszą postacią. Jaskier Vernon, no za Temerię, ale no Jaskier, uwielbiam Jaskra, lubię Jaskra. Triss Merigold czy Syjana? No, Triss Merigold jest fajną postacią, natomiast jakoś tak bardzo jej nie lubię, jak lubię Syjanę, także wybierzemy Syjanę. Uważam, że jest bardziej rozbudowaną postacią ta Syjana. I pan Lusterko, który znowu musi wyeliminować któregoś z Wiedźminów, tym razem pada chyba na Lamberta. No nie, no pan Lusterko, no. Ale po co się zastanawiam? No i szczerze mówiąc, Vesemir, wiadomo, lubię Vesemira, ale Krwawy Baron uważam, że jest przepięknie napisaną postacią, żywię do niego turbo sympatię, więc biorę Krwawego Barona. Vesemir odpada. Papa, żegnamy w jednej ósmej Vesemirka. Ciri i Keira Metz. Szczerze mówiąc, a w ogóle zobaczcie jak one podobne są, to szczerze mówiąc, z twarzy i oczu. No nie wiem, no Ciri niby fajna jest postać, ale Keira Metz. Lubię Keira Metz, ciekawa jest. Ona na końcu też chce wziąć w ogóle te wszystkie zapiski, które znajdzie i zaniesie do Radovida V. Jest to jakieś takie ciekawe, wydaje mi się, dużo ciekawsze niż ten wątek Ciri. Ja wiem, że Ciri podróżuje po światach i to jest mega turbo fajne, ale chyba wolę Keirę. Ujujuj, ale będzie hejt. Udaryk Witold? No Witold. No i Regis Zoltan to klasyka, ale Regis to mistrzunio. No i finał, znowu finał, bo Dijkstra kontra Regis. Lubię Dijkstrę, uwielbiam Dijkstrę. Jest to chłop, który jakieś swoje ideały ma i potrafi nawet zdradzić swoich własnych przyjaciół dla tych ideałów. No ale Regis z drugiej strony potrafi zdradzić swojego przyjaciela, który go uratował, jeżeli ma postąpić słusznie. No Regis to jest bardzo ciekawa postać. Do końca nigdy nie wiesz, co on zrobi. Przynajmniej w tym Wiedźminie takie odniosłem wrażenie, że on tak jest bardzo ciekawe, że nie wiesz, czy on na końcu ci pomoże, czy nie. Na pewno jak gdzieś tam pierwszy raz to przychodziłem, to się zastanawiałem. Więc biorę Regisa. Witold czy Krwawy Baron? No wydaje mi się, że Krwawy Baron, bez dwóch zdań. Pan Lusterko czy Syjana? Lubiłem Syjanę, cieszę się, że przeszła aż 8 rund. Tak? Nie. Że przeszła aż nie wiem ile rund. W każdym razie do 1/4. Natomiast no pan Lusterko. I Keira Metz kontra Jaskier. Keira Metz lubię, no ale Jaskier był zawsze i będzie. Jaskier kontra Krwawy Baron. Nie, tu trzeba przemyśleć. Teraz tak. Nie ma co myśleć, tak szczerze mówiąc jednak. Zmiana zdania. Bo Krwawy Baron jest tylko na chwilę. Jaskier cały czas z nami jest i to jest najlepszy kumpel. No jakbym miał wybierać, która postać miałaby zniknąć z Wiedźmina, no to bym wybrał, że zniknąć ma... Ma Krwawy Baron, a Jaskier musi zostać. Pan Lusterko kontra Regis. No jakbym miał powiedzieć, która postać z Wiedźmina ma zniknąć i miałbym nigdy jej nie zobaczyć i bym płakał bardziej nad tym, to powiedziałbym, że płakałbym bardziej, jeżeli pan Lusterko by zniknął, niżeli jakby zniknął Regis, jakby w ogóle tego wątku Regisowego nie było. No pan Lusterko to świetna postać. Biorę pan Lusterko, no i szczerze mówiąc, że finał będzie Jaskier kontra pan Lusterko, to się zupełnie nie spodziewałem. Domyślałem się, że pan Lusterko jest moją ulubioną postacią i koniec kropka. Gunter Odin to jest szef po prostu. To jest taka świetna postać. I uważam, że najlepszą postacią w Wiedźminie 3 na zawsze zostaje pan Lusterko. I nikt mi tu mówić nie będzie, że jest inaczej, jakiś Vesemir. Jeżeli chcecie sobie sami wybrać swoją własną najlepszą postać, link macie w opisie. No nie mogę wam tego nawet pokazać, co tam było. Możecie sobie wybrać najlepszą postać w Wiedźminie, a my widzimy się w następnym odcinku, zapewne z Wiedźmina. Pa, pa.